Na dzisiejszy odcinek przygotowałem historię, w której do rozpoczęcia śledztwa doszło z pomocą rekina. Nie ukrywam, że jeszcze z taką sprawą się nie spotkałem. Do czasu odnalezienia właśnie tak nietypowej historii kilka dni temu. Jeśli i Was ciekawi, co ustalili śledczy australijskiej policji, zapraszam do wysłuchania sprawy Johna Brady'ego. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do subskrybowania kanału i wyrażenia swojej oceny w komentarzach. Chętnie przeczytam o Waszych sugestiach względem prowadzenia odcinków. Z góry dziękuję. Wszystko zaczęło się 19 kwietnia 1935 roku, od połowu Berta Hobsona. W pewnym momencie zauważył rozjuszoną bestię atakującą wszystko, co znajdowało się w jej okolicy. Zaciekawiony tym faktem postanowił podpłynąć nieco bliżej. Nieoczekiwanie mały rekin zahaczył się o przyboczną linę jego łodzi. Minęła zaledwie chwila i spoglądając w miejsce, gdzie zahaczył się niewielki rekin, zobaczył 3-metrową bestię pochłaniającą mniejszego pobratymca. Gdy tylko Hobson przestawił łódź, dostrzegł, że 3-metrowy rekin nadział się solidnie na jego hak. Był już zmęczony, więc uznał, że nie ma sensu go dobijać. Wpadł jednak na inny pomysł. Jego brat Charles posiadał w pobliskim Coogee Beach akwarium i zamówił dużego rekina, który miał przerażać, a zarazem wabić gości. Przez 7 dni rekin intrygował gości Charlesa Hobsona, do momentu, w którym niespodziewanie zwierzę zaczęło wymiotować niestrawionym posiłkiem. I być może przerażenie, jakie ogarnęło zgromadzonych tam ludzi, nie byłoby tak wielkie, gdyby nie fakt, że wśród ptaków, szczurów i części mniejszych rekinów znalazło się również ludzkie ramię. Dosłownie w jednej chwili zgromadzeni goście zaczęli uciekać z tego miejsca. Ten widok ich przeraził. W tym samym czasie Charles udał się do najbliższego komisariatu. Jak się później okazało, było to lewe ramię mężczyzny, na którym znajdował się tatuaż 2 bokserów. Policja, nie siląc się na dokładne zbadanie ramienia, założyła, że należy ono do jakiegoś pływaka czy surfera i po prostu miał pecha. Policyjny patolog nieco bardziej przyłożył się do swojej pracy i jasno dał do zrozumienia, że to nie była ofiara rekina. Cięcie było jednolite i precyzyjne. Nie było widocznych nierówności, jakie zostawiłyby po sobie zęby rekina. Nie odnotowano również żadnego zaginięcia pływaka czy surfera. Sprawcą był człowiek, a nie zwierzę. Nie można było tego zignorować. Wszczęto dochodzenie, czy zostało popełnione morderstwo. Pewnie wielu z Was się zastanawia, jak to się stało, że ramię człowieka znajdujące się minimum 7 dni w żołądku rekina nie zostało strawione. Jednak ta kwestia zostanie wyjaśniona nieco później. Jako pierwsze zostały ściągnięte odciski palców. Oczywiście sprawiło to wiele trudności. Procesy trawienne zdążyły się rozpocząć. Na szczęście jednak się udało. Pozwoliło to na identyfikację ofiary. Odciski znajdowały się w bazie danych policji. Nieszczęśnikiem okazał się właściciel klubu James Smith. Mężczyzna ścigany przez policję za nielegalny hazard. Był również policyjnym informatorem. Słuch o nim zaginął około miesiąc wcześniej, co śledczym wydawało się dziwne. Jego żona nie zgłosiła zaginięcia, tłumacząc, że długie nieobecności męża zdarzały się notorycznie, a tym razem miał jechać na połów ryb. Nie mówił z kim i gdzie. Śledczy musieli się obejść bez ważnych informacji mogących pchnąć śledztwo do przodu. Jednak do przesłuchania mieli jeszcze znajomych i wspólników ofiary. Dzięki temu trafili na ciekawą postać Reginalda Williama Holmesa, oszusta i przemytnika, który prowadził dobrze prosperującą firmę szkutniczą w Lavender Bay w Nowej Południowej Walii. Kilkukrotnie zatrudniał Smitha do oszustw ubezpieczeniowych. Niedługo później nawiązali współpracę z Johnem Bradym, byłym żołnierzem i skazanym fałszerzem. Na dostarczonych wzorach podpisów przyjaciół i klientów Holmesa Brady fałszował czeki na niewielkie kwoty, które realizował wraz ze Smithem. Śledczym udało się ustalić, że Smith szantażował Holmesa. Dochodzenie pozwoliło ustalić ostatniego świadka, który widział ofiarę, a był nim właśnie Brady, z którym pił i grał w karty w Cecil Hotel na południowym przedmieściu Sydney. Odnalezienie Johna jednak nie było takie proste.
Udało się to dopiero 17 maja w kamienicy w północnym Sydney, gdzie mieszkał wraz z żoną. W zeznaniach wspominał o wspólnym wynajęciu wraz ze Smithem domu nad zatoką Gunnamada. Jednak nic nie wie o morderstwie i mimo przeszukania wynajętego domku wraz z całą okolicą, nie udało się odnaleźć reszty ciała. Śledczy postanowili jeszcze tego samego dnia wnieść wobec niego oskarżenie o zabójstwo swojego wspólnika. Z początku Holmes zaprzeczał jakimkolwiek powiązaniom z Bradym, jednak 4 dni później podszedł do swojej szopy, gdzie próbował popełnić samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Kula trafiła jednak w kość czoła i zamiast zabić, jedynie go ogłuszyła, po czym wpadł do wody. Jednak chwilę później się otrząsnął i wsiadł do swojej motorówki, uciekając kilka godzin przed policyjnym pościgiem, po czym został schwytany i przewieziony do szpitala. Do przesłuchania doszło początkiem czerwca, gdzie Holmes postanowił współpracować z policją w sprawie morderstwa, wyjawiając tożsamość zabójcy Smitha. A był nim ich wspólny znajomy Brady. Miał on zamordować i poćwiartować ciało mężczyzny, które schował w kufrze i wyrzucił do zatoki Gunnamada. Pozostało po nim jedynie lewe ramię, które zabrał do Holmesa. Pokazał i zagroził, że jeśli natychmiast nie otrzyma 500 funtów, to podzieli los Smitha. Następnie ostatnią pozostałą część ciała ofiary miał wyrzucić do morza. Policjanci przypuszczali, że odcięte ramię musiało dryfować na tafli wody, po czym zostało połknięte przez małego rekina, a ten pożarty przez swojego większego pobratymca. 11 czerwca 1935 roku Holmes wypłacił ze swojego konta 500 funtów i wieczorną porą wyszedł z domu. Żonie jedynie oznajmił, że musi się z kimś spotkać, a wczesnym rankiem następnego dnia został odnaleziony martwy w swoim samochodzie. Miejsce zbrodni miało wyglądać tak, jakby Holmes miał popełnić samobójstwo. Jednak problem był następujący. Odnaleziono w jego ciele 3 pociski i śledczy nie mieli wątpliwości, że doszło do morderstwa. Śledztwo koronera rozpoczęło się 12 czerwca 1935 roku. Właśnie tego dnia miało dojść do złożenia zeznań Holmesa w sprawie zabójstwa Smitha przed sądem. Jednak ten już nie żył, a był głównym świadkiem w tej sprawie. Mimo tego nie została mu zapewniona ochrona, co przyczyniło się do jego śmierci. W czasie jednego z etapów śledztwa oskarżyciel zapytał doktora Abraya Palmera: czy to możliwe, żeby człowiek sam sobie odciął ramię w taki sposób, w jaki pan je znalazł? Myślę, że jest wyjątkowo nieprawdopodobne, by człowiek obciął je sobie sam. Nie mógł tego dokonać jednym cięciem, choć godne uwagi są te okropne rany, jakie niektórzy ludzie, szaleńcy, potrafią sobie zadawać. Czy miewał pan już kiedyś doświadczenie z procesem trawienia rekinów? Tak, jest to zwierzę zimnokrwiste, a trawienie przebiega u niego powoli, zwłaszcza w wodach zimnych. Niekiedy przez pewien czas głodują, a kiedy zdobędą pożywienie, jego trawienie musi potrwać od kilku dni do tygodni. Jeśli to ramię zostało połknięte przez małego rekina, a mały rekin przez dużego rekina, jaki to mogło mieć na nie wpływ? Niewątpliwie trawienie przebiegało wolniej. Najpierw musiały być strawione pewne części rekina, choć w połkniętym rekinie także musiały już pojawiać się soki trawienne. Myślę jednakże, że połknięty rekin nie zdążył strawić zdobyczy i sam został strawiony jako pierwszy. W każdym razie nie byłoby nic nadzwyczajnego w ramieniu pozostającym w brzuchu rekina przez tydzień i niestrawionym. Po tej konwersacji adwokat Brady'ego dołączył do dyskusji i zagrał swoją najmocniejszą kartą. Zakładam, że zgodzi się pan, że gdy mamy do czynienia z takim ludzkim ramieniem, jak występujące w tej sprawie, mogło się zdarzyć, że zostało odcięte od tułowia w wypadku kolejowym albo przez jakąś maszynę, a jego właściciel mógł przeżyć? Jest tak, jak pan mówi, zgadzam się. Proponuję panu 2 wnioski. Że nie ma dowodu na to, w jaki sposób człowiek ten poniósł śmierć, a zatem nie można zakładać, że nie żyje. Po drugie, osobnik, do którego należy to ramię, może żyć do dziś. Nie zaprzeczam takiej możliwości, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Argumenty te przekonały sędziego o tym, że nie musiało dojść do morderstwa,
Wszak ciała nigdy nie odnaleziono i nie było pewności, czy Smith rzeczywiście nie żyje. Natomiast w sprawie morderstwa Holmesa za dowody niewystarczające uznano oświadczenie przez niego podpisane przed jego śmiercią. W związku z tym dwaj oskarżeni o zabójstwo zostali zwolnieni. Przyszłość Johna Brady'ego jednak wiązała się z więzieniem. Nadal łamał prawo i trafił za kratki na 20 lat, gdzie w wieku 71 lat zmarł na atak serca. Tak kończy się ta historia, która rozpoczęła się w bardzo nietypowy sposób. Rekin, który miał ciekawić i przyciągać gości, w jednej chwili całkowicie przeraził i odstraszył widokiem wypływającego z jego paszczy ramienia człowieka. Jedyny świadek mogący pomóc w wymierzeniu sprawiedliwości sam stracił życie w dniu, kiedy miał zeznawać, i nikt za te dwa morderstwa nie poniósł kary. Dziękuję za wysłuchanie odcinka, pozdrawiam i do usłyszenia.